Halo, halo. O, działa. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Krysia Rappenimirska i opiekuję się w IDS NCBR marketingiem i komunikacją. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie, bo trochę się o frekwencję martwiliśmy z uwagi na chociażby okres wakacyjny, więc naprawdę wielkie dzięki i wow, zwłaszcza, że szykowaliśmy to spotkanie bardzo spontanicznie w tydzień, chociaż po zeszłym roku, kiedy wizytę Sama Altmana szykowaliśmy w 3 dni, to można uznać, że ten tydzień to już jest kupa czasu na to, żeby się właściwie zorganizować. Chciałabym też podziękować Uniwersytetowi Warszawskiemu za udzielenie nam dzisiaj gościny, tak żebyśmy mogli to spotkanie zorganizować. Słowem wstępu, dla tych z Państwa, którzy nas jeszcze nie znają, IDEAS NCBR jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, który działa w obszarze sztucznej inteligencji. Mamy na celu kształcenie najlepszych ekspertów w dziedzinie AI, prowadzenie najlepszych badań naukowych, a także integrację środowiska naukowego z akademickim. I cieszymy się, że możemy być inicjatorami takich jak to spotkań, które gromadzą z jednej strony wybitnych ekspertów, a z drugiej strony bardzo szerokie grono odbiorców, którzy są zainteresowani losami AI w Polsce i na świecie. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak AI wpływa na naukę. To jest początek dyskusji, która będzie miała swoją kontynuację podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nie przedłużając, przedstawiam naszych dzisiejszych gości, a są to Aleksander Mądry, profesor informatyki w Massachusetts Institute of Technology, szef działu gotowości w OpenAI, zajmuje się przygotowaniem reakcji na potencjalne niechciane skutki rozwoju sztucznej inteligencji, dyrektor Centrum Wdrożeniowego Uczenia Maszynowego MIT, współprzewodniczący MIT AI Policy Forum, jednej z najważniejszych platform debaty o AI, no i członek Rady Naukowej IDS NCBR. Jest z nami również Andrzej Dragan, profesor nauk fizycznych, który pracuje na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Centrum Technologii Kwantowych w Singapurze. Prowadzi grupę badawczą zajmującą się łączeniem teorii względności z teorią kwantową. Pracował w Imperial College London i University of Nottingham, popularyzator nauki, a także fotograf muzyki, twórca filmowy. No i Piotr Sankowski, doktor habilitowany nauk informatycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, posiada doktorat z fizyki, współzałożyciel spin-offu UW Software House'u MIM Solutions, założyciel IDS NCBR, w którym kieruje grupą badawczą Inteligentne Algorytmy i Struktury Danych, jedyny polski naukowiec, który zdobył 4 granty ERC. Może na początek takie króciutkie brawa i przechodzimy do rozmowy. To może zacznijmy od tego, jak gdyby prosto z mostu, czy i jak AI jest wykorzystywane przez naukowców do prac badawczych i czy możecie podać konkretne przykłady takich zastosowań? Nie bijcie się. Nie wiem, kto ma zacząć. To znaczy, przykłady pracy. Wydaje mi się, że tak jakby coraz więcej widzimy tych miejsc, gdzie ta generatywna sztuczna inteligencja odgrywa rolę w, rzeczywiście tak jakby w stymulowaniu odkryć naukowych. I to się dzieje w fizyce, w biologii, też coraz bardziej w matematyce, gdzie no, chociażby no, te wydaje się, że w niektórych jakichś takich bardzo specyficznych na razie specjalistycznych zastosowaniach no jesteśmy w stanie, czy ludzie są w stanie tworzyć tą, czyli mówię teraz o algorytmie alfa-geometry, stworzyć algorytmy, które dowodzą twierdzenia pewnym wybranym malutkim wycinku jeszcze matematyki lepiej niż ludzie. I wydaje mi się, że tak jakby trzeba być otwartym na to, że tych zastosowań tej sztucznej inteligencji w nauce będzie coraz więcej i pewnie chętnie tutaj dowiemy się coś ze Stanów. Tak, no więc rzeczywiście AI w nauce, już nie tylko już jest nauka o AI, ale AI w nauce zaczyna się być naprawdę dość dużym ruchem. Z mojego punktu widzenia, szczególnie na MIT, dużo jest zastosowań AI w biologii. W szczególności na przykład dzięki AI wynaleziono nowe antybiotyki albo się zorientowano, że pewne związki, które były znane wcześniej, mają właściwości antybiotyczne, więc to na przykład z punktu widzenia tego, że uodporniamy się jako społeczeństwo na istniejące antybiotyki, to jest właśnie bardzo, coś bardzo pozytywnego, że możemy znajdywać nowe związki. Także w chemii z podobnych powodów, że możemy wynajdować nowe związki
przez, po prostu dzięki temu, że AI sugeruje, co testować, co, no, co zobaczyć, i także w materiałoznawstwie, tak? W sensie, że nowe, nie wiem, warianty teflonu i innych takich materiałów, że po prostu to wszystko zaczyna rzeczywiście się dziać, że ludzie, że to są naukowcy w dziedzinie, w chemii, w biologii, oni rzeczywiście używają AI, żeby, no, w swojej pracy. I to tak naprawdę w sposób bardzo, bardzo integralny. Więc to jest to, co obserwujemy teraz. Ja wierzę, że to jest tylko początek. Także tu już Piotr mówi, że zaczynają się zastosowania nieśmiałe jeszcze AI w takich bardziej ścisłych dziedzinach, w kwestii właśnie dowodzenia twierdzeń, eksplorowania hipotez. I sądzę, że jak ta technologia będzie, no, coraz się stawała się coraz lepsza, i wierzcie mi, ona będzie lepsza, to te zastosowania się poszerzą. Chciałem tylko powiedzieć, że co jest bardzo ważne, żeby zrozumieć tutaj, kiedy mówimy o zastosowaniu AI w nauce, to nie chodzi o to, że mamy po prostu model po prostu językowy, który robi całe, no, całe badanie sam, to zawsze jest współpraca z człowiekiem. Tak? Więc sądzę, że dużo także postępów w tej dziedzinie i jakby rozszerzenia tych aplikacji będzie, nawet nie będzie chodziło o to, że technologia stanie się lepsza, ale że my jako ludzie, naukowcy, no, nauczymy się, jak lepiej współpracować z tą technologią. Tak? I ja to najczęściej mówię o tym, że najlepsze, zamiast myśleć o automatyzacji, że właśnie, że AI zrobi wszystko, myślmy o to, o takiej współpracy z człowiekiem, i myślmy o tym, że AI to jest taki stażysta. Stażysta, który przeczytał wiele, wiele prac, ale no, jeszcze może nie do końca ogarnia na razie. Tak? Że czasami po prostu często mówi rzeczy, w sensie, no, przekazuje nam wiedzę, która jest użyteczna i prawdziwa, ale czasami nie. Więc zawsze ważne jest, żeby właśnie myśleć o tym, że, no, wyobraź sobie, że zamiast 5 stażystów mogę mieć 500 stażystów. Tak? W jaki sposób oni, żaden z stażystów nie byłby takim pełnoprawnym naukowcem, no, ale właśnie w miarę częściej mówią prawdę, niż się mylą. W jaki sposób zmienić sposób, w jaki robimy naukę, żeby rzeczywiście wykorzystać tą możliwość. Tak? I sądzę, że tak mówię, no, to jest dopiero początek, i nauczymy się, jak w ogóle zmienić sposób, w jaki robimy badania naukowe, żeby w pełni wykorzystać ten potencjał. Znaczy, na Wydziale Fizyki to jest taki przedmiot, którego się uczy studentów. Uczenie maszynowe to jest na drugi, trzeci rok bodajże. To są takie podstawy, gdzie są narzędzie, które może się przydać do czegoś lada chwila. No, ja ostatnio recenzowałem pracę magisterską studentki mojego studenta, która napisała pracę, w której wytrenowała sobie taką prostą sieć do czegoś, co się mądrze nazywa detekcja homodynowa. Taka, znaczy, nie, to była tomografia stanu kwantowego. No i to było coś, co ja robiłem na swoich studiach doktoranckich 20 lat temu z długopisem, kartką i koszem na śmieci. To ona teraz sobie bez tego wyhodowała po prostu sieć, która na wielu przykładach, ten mikrofon przestaje działać, więc wyhodowała sobie sieć. No i generalnie zrobiła to samo, co ja robiłem 20 lat temu. W zasadzie bez większego namysłu, bo można wytrenować algorytm, który pewne proste zdania będzie robił. Natomiast to jest poziom tych algorytmów w tym momencie, to nie jest coś, co w realnej pracy badawczej, w fizyce teoretycznej może być ważny. No, są przykłady ciekawych zastosowań AI, na przykład w Nature w styczniu tego roku była ciekawa praca z firmy DeepMind, opublikowano taki algorytm, który się nazywa Alpha Geometry, to warto o nim powiedzieć. To jest algorytm, którego zadaniem było dowodzenie twierdzeń matematycznych, to o czym mówi Piotrek, a konkretnie to były twierdzenia z dwuwymiarowej geometrii wykreślnej. I ciekawe było wiele rzeczy w tej pracy. Po pierwsze, że te twierdzenia, które algorytm mógł dostarczyć i udowodnić pewne problemy, były na poziomie Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Znaczy, algorytm był w stanie rozwiązywać zadania na tym poziomie i robił to lepiej niż przeciętny uczestnik finału Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, niemal na tym samym poziomie, co złoty medalista. Natomiast jeszcze ciekawsza rzecz jest taka, że do wytrenowania tego algorytmu nie użyto, użyto zero danych treningowych dostarczonych przez człowieka. To znaczy, że ten algorytm nie uczył się z wielkiej bazy danych dostarczonych przez człowieka, tylko na danych syntetycznych, które sobie sam wygenerował. I poprzez analizę takich syntetycznych problemów, w których algorytm uczył się na temat relacji między obiektami geometrycznymi, po takim treningu, takich sztucznych problemów, o ile było, pamiętam, około biliona, algorytm uzyskał ten poziom, o którym mówię. Więc to też jest, pokazuje ciekawą rzecz. Po pierwsze, że już w tak prostych jeszcze zastosowaniach i w wąskiej specjalizacji już mamy pewne ciekawe rozwiązania. Po drugie, co jeszcze ciekawsze, ten przykład pokazuje, że jest pewnym przesądem wyobrażenie, że kompetencje tych modeli są fundamentalnie ograniczone jakością i ilością danych dostarczonych przez człowieka.
Tak rzeczywiście jest w przypadku na przykład modeli językowych, ale ten przykład pokazuje, że w zasadzie to nie jest fundamentalne ograniczenie. I już są przykłady algorytmów, które robią pewne rzeczy, których nie nauczyły się od ludzi, tylko nauczyły się wymyślając je samodzielnie w pewnym sensie, bo są dane syntetyczne. Piotrze, ty wiele razy wspominałeś, że już wkrótce naukowcy stosujący AI, zwłaszcza matematycy, wyprzedzą tych, którzy jej nie stosują. Niedawno pisałeś nawet, że należy zadać sobie pytanie, czy wybieranie kierunku badawczego, który wymaga ponad 10 lat ludzkiej pracy, w ogóle ma sens. Czy możesz rozwinąć, jak gdyby, co przez to rozumiesz? To znaczy rozumiem... Mikrofon działa, czy nie? Mikrofon przechodni będzie. To znaczy, mówiąc o tych 10 latach, miałem na myśli to, że rzeczywiście tak jakby no musimy być gotowi na to, że prowadzić, że sposób prowadzenia badań naukowych, tak jak to powiedział Olek, bardzo mocno się zmieni przez te 10 lat. Tak? To, co powiedziałem, to nie miałem na myśli 10 lat czasu, tylko powiedziałem, że 10 lat ludzkiej pracy. Tak? Czyli jeżeli rzeczywiście podejmujemy projekt taki, no nie wiem, gdybyśmy teraz chcieli zrobić, nie wiem, kolejną bombę atomową, tak, która wymaga, nie wiem, 5 lat pracy, 1000 ludzi, to bym bardzo mocno się zastanawiał nad tym, czy ten projekt tak jakby właśnie w takim no, setupie, czy w takiej konfiguracji bym uruchamiał. Tak? To znaczy rzeczywiście planując tego typu duży projekt, no musimy od razu być świadomi, że trzeba wbudowywać w niego sztuczną inteligencję. To znaczy właśnie budować go tak i planować tak, że badania, które tam będziemy prowadzić, no będą wspierane przez sztuczną inteligencję w jakiś sposób. Tak? To znaczy no, nie, że tak jakby może te pytania, cele będzie stawiała jeszcze ta sztuczna inteligencja, tak? Ale ona właśnie będzie nas wspierała w jakiś sposób. Tak jak teraz troszeczkę można myśleć o tych modelach takich językowych, jako taki stażysta, junior programista, którego właśnie trzeba sprawdzać, no to jednak on... Te modele będą stawały się coraz lepsze. Tak? No, spodziewamy się, że rzeczywiście kolejne modele będą miały coraz w jakimś sensie, coraz bardziej ogarnięte będą. Tak? No, może będą na poziomie takiego studenta, który robi magisterium. Niektórzy już twierdzą, że kolejne modele to będzie taki doktorant. Tak? Czyli ktoś, kto rzeczywiście jest nas wydatnie w stanie wesprzeć w pracy. I w związku z tym, no skoro tego typu zmiany nadchodzą, no to nie ma sensu myśleć o tym, że teraz właśnie, nie wiem, zatrudnię 10 osób w laboratorium, które będą prowadziły jakieś eksperymenty, a w szczególności jeżeli te eksperymenty będą takie, no na kartce, tak? To znaczy rzeczywiście proste, myślowe eksperymenty. No właśnie myśląc, czy uruchamiając taki projekt, powinniśmy właśnie z założenia budować ten projekt jako projekt interdyscyplinarny, który właśnie łączy tą sztuczną inteligencję i konkretną dziedzinę badań, w której on się będzie odzywał, tak? No bo wtedy rzeczywiście no to dużo szybciej ma szansę, że dużo szybciej te badania nastąpią, no i też no będziemy konkurencyjni, tak? No bo to oczywiście my sobie tak jakby często jako naukowcy żyjemy w takich bańkach, gdzie lubimy uważać, że wszystko wiemy najlepiej, sam czasami tak mam, I tak jakby, ale ważne jest, że to się dzieje wszędzie, tak? Że wszyscy też próbują właśnie tą sztuczną inteligencję zaprząc do robienia badań naukowych. No i jeżeli tego nie zrobimy, no to przegramy po prostu w tym wyścigu, tak? Bo ten wyścig się bardzo mocno zmienia, to jak on będzie wyglądał. Tak, ja tylko chciałem może podkreślić parę rzeczy, które Piotr powiedział, że właśnie nie jest jasne, czy AI będzie lepszy niż naukowcy, ale jest jasne, że naukowcy z AI będą lepsi niż naukowcy bez AI. Tak? I to jest, no i to jest naprawdę coś, co warto zinternalizować. Szczególnie, że no, tak jak Piotr mówi, tak ludziom się, to jest bardzo niepokojące dla ludzi, tak? Że tam jakiś, nie wiem, zajmuje się biologią, czemu mam się zajmować AI, czemu mam używać tego AI? Jest to dość, trzeba wyjść z tej strefy komfortu, żeby w ogóle no, ten temat rozpoznać, ale no, uważam, że to naprawdę ważne, że to warto jest to zrobić. Chcę jednak powiedzieć też, to jest, już Andrzej też to powiedział, że to, że teraz właśnie te modele może są bardziej takimi asystentami, stażystami, to nie znaczy, że to jest, gdzie będziemy w przyszłości, tak? Ja całkowicie jestem w stanie widzieć przyszłość, nawet w dość nieodległym czasie, gdzie no, możliwości AI w eksplorowaniu hipotez
dowodów będzie dużo większe niż nawet najlepszego matematyka na świecie, tak? Przy okazji ta olimpiada matematyczna, no to ona jest, to są bardzo trudne zadania, ale są trudne zadania, które zawodowy matematyk bez problemu zrobi, tak? Te zawody celują w uczniów w liceum, tak? Ale no, będzie czas, że właśnie, że nawet Terry Tao, który jest jeden z najgenialniejszych współczesnych matematyków, no, będzie po prostu generalnie zagięty przez takie AI. W ogóle Terry Tao także uważa, że szczególnie przynajmniej współpracowanie z AI to jest przyszłość i możliwe, że w przyszłości to będzie po prostu AI, które współpracuje z człowiekiem. I chciałem tylko powiedzieć, że no, tutaj takim jednym przykładem tego, gdzie my się możemy znaleźć, to jest to, co się stało w szachach i też w grze Go, tak? To więc była system AI AlphaGo, który no, generalnie nie tylko wygrał bez problemu z najlepszym graczem, ludzkim graczem Go, to, co było ciekawe, to, że nie tylko on wygrał, ale sposób, w jaki wygrał, pokazał, że nowe zrozumienie tej gry. Tak, to jest tam ten sławny ruch numer 37 w drugiej grze, gdzie po prostu na początku, gdy to komentatorzy, to można zobaczyć sobie na filmie, gdzie komentatorzy zobaczyli ten ruch i też Lee Sedol, najlepszy gracz w Go w tym czasie, po prostu zobaczyli ten ruch, pomyśleli, że coś się zepsuło, bo to żaden człowiek nigdy by nie zagrał takiego ruchu. Dopiero 100 ruchów później okazało się, że to był właśnie ten ruch, który ustawił grę, który pozwolił po prostu AlphaGo wygrać w bardzo przekonujący sposób. I to uruchomiło nowe myślenie o strategii w Go, nowe, po prostu całkowicie nowe płaszczyzny Go. Tak? I to tak samo Garry Kasparow, kiedy została ta technologia AlphaGo zreplikowana do szachów, też powiedział, że to jest imponujące, to nie jest to, że komputer potrafi wygrać z człowiekiem, bo to już było wcześniej, ale że w ogóle gra inne szachy niż ludzie. Także to nie jest tylko replikowanie ludzkiej strategii. I jak mówię, tutaj dochodzi taki troszkę ludzki do tego element, tego, że no, Lee Sedol jest firm AlphaGo, który jest bardzo dobry, kiedy właśnie opowiada o tym całym wydarzeniu i o jak oni w ogóle budowali AlphaGo. On był, no, powiedzmy szczerze, niesamowicie arogancki przed tym meczem, tak? On tylko myślał, a tutaj jakiś komputer, coś tam, zapłacą mi pieniądze, szybko, po prostu się w ogóle nie przygotowywał, tak? Szybko po prostu wygram i pojadę do domu, tak? I właśnie on jest pokazany, jak się w czasie pierwszej gry zorientował się, ups, to nie jest proste, tak? I potem on przegrał pierwsze 3 gry i dopiero wtedy powiedział, że po tych 3 grach, to było, w sumie miało być 5 gier, już po 3 grach, już jak przegrał, wiadomo było, że przegra mecz, dopiero wtedy się rozluźnił i wtedy dopiero był w stanie w ogóle myśleć kreatywnie i wygrał 4. grę. Potem przegrał 5. grę wciąż, ale chodziło o to, że no nie chcemy być jak Lee Sedol w tym, tak? Że będziemy po prostu troszeczkę po prostu ignorowali ten temat, starali się go minimalizować, dopóki nie będzie za późno. Więc to jest taki mały apel. Tylko jedno sprostowanie. Ja przez wiele lat pracowałem w czymś, co się nazywa Komitet Główny Olimpiady Fizycznej i układałem zadania na Olimpiadę Fizyczną i byłem w którymś momencie tym głównym torturującym tych biednych uczestników. No, naszym zadaniem było wymyślanie oryginalnych problemów, których nie było w żadnym zbiorze zadań, których nie było w żadnym podręczniku, bo te wszystkie podręczniki, wszystkie zbiory zadań to ci studenci mieli, uczniowie mieli przeliczone. Mój kolega, który startował w takiej olimpiadzie, to powiedział, że on tyle zadań przeliczył w życiu. Więc wymyślaliśmy nowe problemy, których nie było i ja nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że zawodowy fizyk by te problemy bez kłopotu rozwiązał. To nie były trudne problemy w sensie praw fizyki, które były wymagające, ale umiejętność kojarzenia faktów i błyskotliwość niezbędna do znalezienia rozwiązania przewyższa, podejrzewam, na pewno przewyższa moją umiejętność, a z całą pewnością przewyższa umiejętność fizyka, który się w ogóle nie zajmuje takimi rzeczami od wielu lat, tylko robi coś tam, w czymś sobie dłuje i tak dalej. Więc ja sądzę, że ci uczniowie szkół średnich, jak powiedziałeś, to nie mają lepszą kompetencję, jeśli chodzi o rozwiązanie tych zadań na tej międzynarodowej olimpiadzie niż najlepszy matematyk prawdopodobnie. Albo większość najlepszych matematyków. No to w takim razie, miałem za duże mniemanie o naukowcach w takim razie. No. Nie doszacowałeś talentu młodych ludzi po prostu. No i tutaj mówiliśmy trochę o wykorzystaniu AI przez matematyków. Andrzej, a czy AI może na tym etapie jak gdyby swojego rozwoju rozwiązać fizykę? Niedawno Sam Altman pokusił się o takie stwierdzenie, że może tak. Znaczy, jeżeli czegokolwiek nas uczy historia nauki, a już na pewno od ostatnich 400 lat fizyki, to tego, że jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy w ogóle za głupi, żeby wymyśleć cokolwiek, co w odpowiednio długiej skali czasowej będzie na pewno niemożliwe. Znaczy, jesteśmy za głupi, żeby wymyśleć coś, co się nigdy nie wydarzy. No, nie mamy tyle wyobraźni, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że tam Altman coś tam takiego wyfantazjował, że fizyka zostanie rozwiązana, zostanie znaleziona fizyka ostateczna. No więc ta fantazja już znana jest w nauce od wielu lat. Niektórym się wydaje, że rzeczywiście coś takiego jak
ostateczny zbiór praw fizyki w ogóle istnieje. Znaczy, nie ma żadnego powodu, żeby tak sądzić. Nie ma żadnego powodu. To jest, jedynym powodem jest ruska indukcja, ponieważ prawa, które żeśmy odkrywali dotychczas, były coraz prostsze i rzeczywiście są proste na tyle, że można je w zasadzie umieścić na t-shircie, to niektórzy sądzą, że te przyszłe prawa, które będą doprecyzować to, co wiemy teraz, będą też proste, ale nawet jeszcze prostsze. No, tak wcale nie musi być. Może rzeczywistość jest tak bardzo skomplikowana, że nie ma żadnego ostatecznego dna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że główną przeszkodą w rozwiązywaniu fizyki nie jest brak kreatywności albo idei wśród fizyków teoretyków. W teorii kwantowej grawitacja to jest co najmniej z 5 i to nie chodzi o to, że my nie możemy je wymyśleć, tylko że nie wiemy, jak sprawdzić, która jest dobra. A żeby to zrobić, to musimy zrobić eksperyment, zaprojektować go, wykonać i to jest coś, co nas powstrzymuje. Więc samo myślenie i patrzenie w sufit nie wystarcza, żeby rozwiązać fizykę, a na tym etapie, na którym jesteśmy, modele inteligencji generatywnej to de facto mogą tylko tyle, tak? Więc sądzę, że zaczniemy sensownie mówić o tych fantazjach dopiero w momencie, kiedy algorytmy zyskają możliwość projektowania jakichkolwiek eksperymentów, bo to wtedy dopiero będzie mowa o jakimkolwiek postępie fizyce teoretycznej. Natomiast jeśli mówimy o tym, co jest teraz, bo może warto też nie wybiegać za bardzo w przyszłość, bo przewidzianie przyszłości to się nikomu jeszcze nie udało, to trzeba powiedzieć parę rzeczy na temat tymczasowych ograniczeń, które mamy. Te modele językowe, które teraz tworzycie Państwo sobie tam za oceanem, mają kilka, wydaje się, takich elementarnych przeszkód, które uniemożliwiają długofalowy postęp bez zmiany architektury tych modeli. No jedno jest, chyba najważniejszą rzeczą jest to, że te modele, które produkują kolejne tokeny, one inwestują tą samą ustaloną ilość obliczeń w każdy kolejny token. Niezależnie od tego, czy ja się zapytam, ile to jest 5 razy 5, czyli zapytam się, jak skwantować grawitację, wysiłek, jaki algorytm włoży w udzielenie odpowiedzi, jest taki sam. One nie potrafią rozpoznać łatwego i trudnego problemu i w tym sensie to jest trochę podobne do czegoś, co w psychologii się nazywa systemem 1. To Daniel Kahneman taki używa takiej systematyzacji. Taki cykl naszego mózgu, w którym automatycznie udzielamy łatwe odpowiedzi, pierwsze, co nam przychodzi do głowy. 5 razy 5, 25. Ale jak na przykład zapytam się, ile to jest 17 razy 153, no to już w ten sposób się nie uda. Wtedy muszę uruchomić system 2. Muszę przeanalizować ten problem, rozpisać, zapisać jakąś formę prostej strategii, jak to obliczyć i tak dalej. Więc w tym sensie mamy system 1 na sterydach, który jest dużo lepszy, wydaje się, niż system 1 człowieka, bo ja tutaj, co to jest, ile to jest 5 razy 5, ale jak bardziej złożony problem logiczny dostanę do rozwiązania, to nie poradzę sobie tak dobrze, jak sobie poradzi ChatGPT-4. Więc w tym sensie to jest, ale to jest mi wszystko ograniczenie, że nie mamy możliwości konstruowania systemów 2. I rozumiem, że to nie jest coś, co tym nie wiecie, bo pracujecie nad tym, tylko nie mówicie. Druga wada tego jest taka, że to są modele autoregresywne. I model autoregresywny się cechuje tym, że on produkuje token, potem go daje na wejście, potem kolejny daje na wejście i to działa dobrze, dopóki model nie straci wątku. Dlatego, że jeżeli jest jakieś niewielkie prawdopodobieństwo błędu, a zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo błędu w kolejnym tokenie, to ono się będzie kumulować i będzie się kumulować wykładniczo. Więc prawdopodobieństwo wypisania bzdury po n takich tokenach rośnie wykładniczo z n. I to jest problem, dlatego że z takim modelem można pogadać o prostych rzeczach, których on może się wysłowić w krótkich żołnierskich słowach, ale przy dłuższych wypowiedziach, szczególnie nie jeśli mówimy o elaboracie humanistycznym, tylko o rozwiązaniu jakiegoś problemu logicznego, to te modele idą w pole, idą w szkodę. Więc to jest kolejny problem, który wydaje mi się trzeba jakoś umieć obejść. No i teraz jest jeszcze inna ciekawa rzecz i to jest może najważniejsze ograniczenie. To jest taka obserwacja Pedro Domingosa, takiego profesora z Washington, który zauważył, że jak się rysuje postęp tych modeli, to wygląda się, te krzywe postępu dążą asymptotycznie do mniej więcej poziomu człowieka w różnych zadaniach. Na przykład, ja często podaję taki przykład, że jak testowałem różne te algorytmy na okoliczność rozwiązania problemów logicznych, dawałem jeden prompt, który jest problem logiczny, który był oryginalnymi problemami. Nie było ich w danych treningowych, bo je sam wymyślałem i też mam inne powody, żeby to uzasadnić. To te modele jakieś problemy rozwiązały, innych nie rozwiązywały i ten poziom tych problemów był mniej więcej taki jak poziom mojego dziecka w tym czasie, czyli 8-letniego. Znaczy, model był w stanie rozwiązać te problemy logiczne, które rozwiązuje moje dziecko, a z kolei były problemy, które mojego dziecko nie rozwiąże, rozwiąże model językowy. Więc to jest, jeżeli to przyjmiemy jako benchmark jakiegoś logicznego myślenia, jeżeli ktoś chce coś takiego zrobić, no to pod tym względem te algorytmy są więcej na tym poziomie. Natomiast problem jest taki, że tutaj rzeczywiście wydaje się, że jest to fundamentalne ograniczenie danymi
dostarczonymi przez człowieka. Bo te modele się uczą na dużych ilościach tekstu. Nie jesteśmy w stanie skonstruować takiego modelu językowego, który działałby podobnie jak Alpha Geometry, który poprzez self-play, czy jakieś tam dane syntetyczne jest w stanie dalej się rozwijać. Bo te modele typu Alpha Geometry nie mają tych ograniczeń, które mają modele językowe. Przynajmniej te, które były dotychczas, a ponieważ, jak przypominam, OpenAI nie jest wcale open, to sam Alpan publiczny narzekał na tą głupią nazwę. Nie wiemy do końca, co tam się dzieje teraz, ale dotychczasowe modele miały to ograniczenie. Więc to jest ten kłopot. Natomiast jeszcze odnosząc się do tego, co słuchałem, co mówił Alek na ten temat, to też jest ciekawa sytuacja, że miałeś taką wypowiedź, że AI to jest, znaczy te algorytmy, zanim się zatrudni w OpenAI, to mówiłeś, że to jest taka papuga stochastyczna, która nie rozumuje, to ona wyłącznie rozpoznaje wzorce. Więc ja bym chciał zwrócić uwagę, że rozumowanie to jest właśnie umiejętność dostrzegania wzorców i analogii. I Isaac Newton jest pamiętany tylko dlatego, że dostrzegł pewną analogię, której nikt inny w historii nie dostrzegł, mianowicie analogię między prawami fizyki opisującymi spadające jabłka i prawami fizyki opisującymi ruchy pikseli na niebie. Nikomu nie przyszło do głowy, że te rzeczy mają coś ze sobą wspólnego. On tą analogię dostrzegł i przyszedł do historii. Umiejętność dostrzegania analogii to jest coś, co nazywamy inteligencją. I w oparciu o to, jeżeli tak zdefiniujemy w ogóle inteligencję, jak umiejętność dostrzegania analogii czy wzorców, to jak sam słusznie mówisz, algorytmy, które są te wzorce w stanie wykrywać, mają jakiś niezbyt wysoki jeszcze, ale już jakiś poziom inteligencji i ten poziom rośnie bardzo szybko. Więc pytanie, czy ten wzrost będzie ograniczony danymi, które im dostarczamy, tak jak jest prawdopodobnie w przypadku obecnych modeli językowych, czy też tak nie będzie, jak jest w przypadku algorytmy, które grają przez i trenują się innymi technikami, jak RF czy i tak dalej, jak AlphaGo, AlphaZero, AlphaGeometry i tak dalej. Tak. Przepraszam. Więc ja tylko może sprostuję tą kwestię tych stochastycznych papug, że w sensie i powód, dlaczego ja o tym mówię, to jest dokładnie powód, którego ty podałeś, tak, że one rzeczywiście rozpoznają te wzorce i to nie znaczy, że to nie jest inteligencja, tylko znaczy, że to jest inteligencja z ograniczeniami, tak, i to jest po prostu sposób, znaczy bardzo ważnym takim wyzwaniem dla naukowców zajmujących się AI, ale także społeczeństwa jest odpowiednie skonceptualizowanie, czym AI jest, czym nie jest, tak, bo musimy mieć właściwy taki model w naszej głowie, tak, jak myśleć o technologii, żeby wiedzieć, jak ją zaaplikować, tak, i dlatego w sensie te, mimo że ja zdecydowanie nie jestem wielkim fanem tego, tych stochastycznych papug, mimo że używam tego terminu. Co mnie bardzo cieszy, dziękuję. Proszę? Bardzo mnie to cieszy, dziękuję. Ale chodzi o to, żeby zrozumieć ograniczenia tego modelu, tak, znaczy takie to jest coś ciekawego, że jeszcze nim dostąpiłem zaszczytu pracowania w OpenAI. Generalnie ja znałem ludzi z OpenAI, wielu z nich jest Polakami i tam pewnego dnia właśnie pokazali mi Aleksander, tutaj dostaliśmy pozwolenie, żeby pokazać ci coś fajnego i pokazali mi wtedy, co to było model GPT-4. Tak? To było przed tym, nie model GPT-4 został pokazany. No i oczywiście oni chcieli mi pokazać, żebym ja zrobił takie wielkie wow. No ale oczywiście jako naukowiec, ja nigdy nie przyznam, że coś jest wow, jeśli to nie jest moje. Więc to, co zrobiłem, to szybko wymyśliłem zapytanie, które złamało model, tak? I w sposób, w jaki ja do tego, to model jest bardzo dobry, tak? Jest świetny nawet, bym powiedział, ale w sposób, w jaki doszedłem do tego, co to za zapytanie złamie go, to było właśnie rozumienie, jak ono działa, tak? Że działa na podstawie wzorców. Tam dokładnie to, co zrobiłem, to jest tak zwany Monty Hall problem, który jest z prawdopodobieństwa, to jest takie znana zagadka i po prostu to, co zrobiłem, to tylko wziąłem ten standardowy tekst tego Monty Hall puzzle i zmieniłem tylko jedną rzecz troszeczkę, tak, że chodzi tam o to, że są tam trzy drzwi, za jednymi z nich jest samochód, za dwoma nic nie ma i tam wybrałeś jedne drzwi, prowadzący pokazał ci drugie, za którymi nie ma samochodu i się pyta ciebie, czy chcesz zmienić swój wybór, tak. No i normalnie wiadomo, że trzeba powiedzieć, że chcesz, ale tutaj to, co się zdarzyło, to jest to, że ja powiedziałem, że i dodałem tylko i wiesz, że za drzwiami, które wybrałeś, jest samochód. Tak? Czyli pokazuje, że absolutnie nie powinieneś się zmieniać. Model wciąż twierdzi, że powinieneś zmienić. Tak? Więc to tylko pokazuje, że musimy się nauczyć, jak każda technologia ma błędy i przy okazji nie wierzę, że może w przyszłości to wierzę, ale nim dojdziemy do tej dalszej przyszłości, nie wierzę, że AI będzie zawsze lepsza niż człowiek w czymś.
po prostu, że to zawsze będzie, pewne rzeczy ludzie będą lepsi, pewne rzeczy AI będzie lepsze i właśnie zrozumienie tego, co jest mocnymi stronami AI, a co nie jest, jest bardzo ważne. I to jest właśnie dlaczego musimy dużo mieć konwersacji na temat tego, czy to może nie są stochastyczne papugi, ale jak to konceptualizować. I ten to system jeden, system dwa, analogia to jest bardzo dobra. Znaczy ja bym kwestię wiary nie łączył, ale jeśli chodzi o testo, bo ja też pytanie, jak się nie dać nabrać, bo się łatwo dać nabrać. Na przykład ludzie, niektórzy dali się nabrać już, że te modele są samoświadome i to jest kompletną bzdurą. Więc samoświadomość ma to do siebie, że ją łatwo udawać. Natomiast żeby udawać kogoś inteligentnego, to jednak trochę trzeba być inteligentnym. Tak. I teraz pytanie, jak to testować? Co to znaczy w ogóle, że te modele są albo nie są inteligentne? No ja bardzo lubię to, co robił Markus Hatter ze swoją nagrodą Hattera, że on definiuje inteligencję jako umiejętność dostrzegania analogii, która okazuje się bardzo wiele wspólnego z złożonością Kolmogorowa, ma wiele wspólnego z kompresją danych. Nawet jest ten konkurs Hattera właśnie na najlepiej kompresujący dany algorytm. Dlatego w przypadku kompresji bezstratnej, to wszystko, co trzeba umieć, żeby zrobić kompresję bezstratną, to umieć dostrzegać analogię w ciągach zer jedynek, więc de facto to jest pewna miara inteligencji, ten poziom kompresji. Natomiast jak to testować w takich modelach językowych? No bo jak dostanę dobrą odpowiedź na prompt, to ja nie wiem, czy ten model to wyrozumował, czy on to po prostu odtworzył jak papuga. Jak dostanę złą odpowiedź, to też tego nie wiem, może jest głupi, może nic nie wie, a może po prostu akurat w tym problemie się sobie nie poradził, w innym sobie poradzi. Więc testy, które mnie przekonują, to są testy na oryginalnych problemach, a wiem, że są oryginalne, bo po pierwsze je sam wymyślam, po drugie taki problem, najlepszy problem jest taki, kiedy algorytm daje złą odpowiedź. Takim moim ulubionym przykładem jest taka zagadka, jaka jest odpowiedź na niniejsze pytanie? Więc model językowy, jak to słyszę, to głupieje. Wszystkie modele dotąd głupiały na to pytanie. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? I mówi, że brakuje danych, to jest jakiś paradoks logiczny i tak dalej. I teraz to jest dopiero ten moment, kiedy możemy zacząć testować umiejętność logicznego myślenia. Bo ja po pierwsze wiem, że ten model tego problemu nigdy nie widział. Jakby widział, to by dał dobrą odpowiedź. Ja teraz mogę mu dać podpowiedź, żeby zobaczyć, jaki poziom podpowiedzi będzie wystarczający, żeby dać dobrą odpowiedź. To jest dla mnie jakikolwiek test. Ja tak testuję swoich studentów na egzaminie. Dokładnie w ten sposób. Jak nie czekam, aż oni wypaplają, co mają do wypaplania, będą coś bzdurnego, to daję kontrprzykład i czekam. I tak samo było tutaj. W przypadku tego problemu moja podpowiedź była taka, że słowo jaka w języku polskim ma dwa znaczenia i w jednym znaczeniu to jest pytanie, co jest odpowiedzią na pytanie. To jest trochę dziwne pytanie, ale można też rozumieć, że to jest pytanie, jaka jest cecha odpowiedzi. Co charakteryzuje odpowiedź? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? I ta podpowiedź wystarczyła, żeby jeszcze pół roku temu, bo teraz ten model takiej odpowiedzi nie daje, bo zgłupiał, z powodów, których nie ujawniacie. Model udzielił odpowiedź jednowyrazowa. Jest dobrą odpowiedzią na ten problem, bo rzeczywiście jest jednowyrazowa, poprawnie się sama określa. Więc tego typu testy, nie testy, które sprawdzam, daję zagadkę i nie wiem, czy ten model to miał wklepane w danych treningowych, czy nie, tylko testy, które są oryginalne, tak jak w przypadku olimpiad fizycznych, to są oryginalne problemy i brak odpowiedzi i podpowiedź, połączenie dwóch kropek ze sobą dopiero jest jakąś miarą umiejętności rozumowania. Zresztą, ale w ogóle najsensowniejszym argumentem wskazującym, że mamy do czynienia ewidentnie z jakimś rozumowaniem jest chociażby to, że jak na przykład zapytam się, ile to jest 5 razy 5, 25, 16 razy 16 to jest tam 256 i tak dalej, zadam się takie pytania, to jest testowanie umiejętności mnożenia. Jak skonstruuję ciąg logiczny, na przykład jak mam dwa niesprzeczne zdania, istnieje A, nie wynika, nie B, to co wynika ze zdania C połączonego z B, i masz uzupełnić ten ciąg, to umiejętnością, która jest niezbędna, żeby poprawnie uzupełnić ciąg wnioskowań logicznych, jest umiejętność logicznego wnioskowania. To nie jest żadna średnia statystyczna, to nie jest papugowanie danych treningowych, to nie jest wyciąganie średniej, to liczenie statystyk, bo liczenie statystyk nie pozwala logicznie wnioskować. Więc jeżeli model jest w stanie przewidywać następne słowo w tekście, które jest ciągiem logicznych rozumowań, to żeby to umieć robić, to trzeba umieć logicznie rozumować. To są ciekawe testy właśnie na tych problemów logicznych. Jesteśmy na poziomie tych nieszczęsnych ośmiolatków pod tym względem. Kiedy to będzie poziom naukowców, jak Altman sobie by życzył? No nieprędko pewnie, ale idziemy w szybkim tempie do przodu. Tak, ja zgadzam się ze wszystkim, co mówisz. Chciałem właśnie podkreślić, że myślenie o tym, w jaki sposób będziemy mieli te benchmarki, żeby studiować postęp inteligencji. Może teraz jest więcej niż jeden rodzaj inteligencji i może właśnie dla każdej dziedziny powinniśmy mieć osobne testy i właśnie wszystkie te pomysły, które masz, są bardzo interesujące i powinniśmy dokładnie o tym myśleć. Ja także chcę też powiedzieć o tej kompresji, tak? Bo ja się z tym zgadzam i to może nie być oczywiste tak od razu, ale no rzeczywiście
w pewnym sensie sposób myślenia, mimo że celem tych modeli językowych jest przewidywanie tego kolejnego słowa, to tak naprawdę można o tym myśleć troszkę dualnie, że one po prostu starają się skompresować całą tą wiedzę, jaka jest w nie wpompowana w czasie treningu. Także w pewnym sensie można myśleć o tych modelach jako taki no, compression of the internet. Tak? Jak były trenowane na internecie, to jest taka compression, ona jest trochę lossy, w sensie nie jest ona dokładnie bez, no, taka bezstratna, ale w pewnym sensie właśnie to coś tak naprawdę dzieje. Także stara się po prostu zrozumieć, właśnie w jaki sposób skompresować jak najlepiej te informacje. Jedną tylko rzecz, którą tak może chcę powiedzieć troszkę bardziej no, filozoficznie, że jak mówię, no ja, w pewnym sensie ludzie mówią, o, wszystko co te modele robią, to tylko przewidują następne słowo. Jak już ty mówisz, to znaczy, że to nie znaczy, że musisz wciąż być jakąś inteligencję, żeby to robić. Wciąż nie jest dla mnie jasne, czy może to jest wszystko, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby być inteligentnym. Także może my jako ludzie mamy teraz tą konwersację i teraz wiesz, moim promptem jest całe moje doświadczenie do dzisiejszego dnia, plus cała nasza konwersacja i teraz to, co ja mówię, to po prostu no, tylko przewiduję, jakie jest najbardziej prawdopodobne słowo, które powinienem teraz wypowiedzieć, żeby kontynuować tą konwersację. Tak? I to jest bardziej może filozoficzne pytanie, czy to rzeczywiście jest inteligencja, kiedy to rzeczywiście popchniemy do takich, całkowicie do granic, może do nieskończoności, ale no, coś, co czasami o tym myślę. Człowiek robi, to psychologowie wiedzą, człowiek robi bardzo, o wiele dużo więcej niż tylko jest inteligentny. Człowiek ma bardzo wiele kognitywnych umiejętności, które wykraczają poza samą inteligencję. Sama inteligencja to wydaje mi się jest sensownie zdefiniowana jako umiejętność kompresji danych albo umiejętność dostrzegania analogii. To jest rzeczywiście inteligencja. Człowiek ma z tyłu nosa dużo więcej niż tylko to, ale do wnioskowania logicznego akurat to wystarcza. Nie muszę być samoświadomy, ale jeśli mówimy o kompresji danych, jak mam podręcznik do logiki i chcę go skompresować, to mogę albo zapamiętać wszystkie przykłady, które tam były i wrzucić samogłoski na przykład. To jest jakiś sposób na kompresowanie tego tekstu, ale jest o wiele lepszy. Wystarczy, że zrozumiem zbiór wnioskowania logicznego, który jest bardzo prosty. I ten zbiór mi wystarczy wszystkie przykłady z książki rozwiązać bez umiejętności zapamiętywania ich. Więc w tym sensie, jeżeli mam model, który skompresował dużą ilość tekstu i zrobił to naprawdę dobrze, na przykład skompresował treści, w których były problemy logiczne, to najlepszym sposobem kompresowania tych treści nie jest zapamiętywanie tych treści, tylko nauczenie się reguł wnioskowania. I wydaje się, że w pewnym bardzo ograniczonym i prostym zakresie te modele zaczynają to potrafić. Zgadzam się. I wykorzystam tę chwilową przerwę, żeby przekierować nasz wątek, rozmowę trochę na kolejny wątek. Piotrze, bo rozmawialiśmy o tym, że AI popełnia błędy. Czy jest możliwe, że AI stworzy w ogóle teorię naukową, która będzie fałszywa i czy istnieje możliwość zapobiegania tego typu błędom, czy możemy w jakiś sposób zweryfikować poczynania sztucznej inteligencji w nauce? Tak, ale zaczynamy wszyscy od tak. Ja chciałem troszeczkę podać inny scenariusz, bo tu padło, że mamy tak naprawdę dwie możliwości. No, albo bierzemy ten model, uczymy na danych, które wygenerowali ludzie i one wtedy nie są, jedyną szansę mają to, że będą tak dobrze jak ludzie. No albo rzeczywiście uruchamiamy jakieś uczenie ze wzmocnieniem i one czegoś uczą się nowego. Tak? Wydaje mi się, że mamy bardzo dużo scenariuszy, gdzie tak naprawdę możemy, bazując na danych, które mamy dostępne, no, tworzyć dużo lepsze modele niż to, co są w stanie robić ludzie. Tak? I takim przykładem, moim zdaniem sztandarowym, jest to, co się dzieje w medycynie. Tak? To znaczy rzeczywiście tak jakby człowiek nie jest w stanie pracować z taką olbrzymią ilością danych, jak na przykład przeczytać wszystkie, nie wiem, historie leczenia wszystkich ludzi w Polsce. Algorytm sztucznej inteligencji już jest w stanie. Tak? Chociażby jest w stanie tak jakby też no, obejrzeć dużo więcej chociażby, nie wiem, zdjęć rentgenowskich, obejrzeć dużo więcej no, to, co my pracujemy w MIM Solutions, obejrzeć dużo więcej zdjęć embrionów niż człowiek. I co ważniejsze, tak, on nie tylko widzi, tak jakby, jaką diagnozę postawił człowiek na danym zdjęciu, ale zna całą historię leczenia. Wie, jak to leczenie za 6, 9 miesięcy, 10 lat się zakończyło. Tak? I ludzie nie są w stanie w tego typu skali pracować, w tego typu jakichś małych prawdopodobieństwach wyrazać uwagi na niewielkie szczegóły. Tak? I mając właśnie takie dane historyczne, gdzie mamy wyniki leczenia, jesteśmy w stanie tworzyć algorytmy, które po prostu są lepsze od ludzi. Tak? To znaczy, bo one nie odtwarzają decyzji ludzkich, ale
są w stanie tak naprawdę odtwarzać czy uczyć się wyników leczenia danej choroby. Tak? No i sami to widzimy, przeprowadzaliśmy kilka tego typu eksperymentów, no, gdzie pokazujemy, że dość łatwo właśnie dzięki dostępności danych, dzięki patrzeniu na to, jaki jest wynik leczenia, no, taki algorytm po prostu działa lepiej niż lekarz z 10-letnim doświadczeniem. Tak? Statystycznie pokazujemy, że tak jakby on po prostu podejmuje lepsze decyzje. Tak więc te możliwości też są, tak, i to one wynikają właśnie z takiego, jakby to powiedzieć, szerszego spojrzenia, tak, że nie tylko odtwarzamy decyzję człowieka, tak, ale odnosząc się do twojego pytania, tak naprawdę walczymy o to, żeby te eksperymenty myślowe, czy te propozycje algorytmu, tak, czy właśnie ten algorytm, zderzać z taką prawdą ostateczną, tak, właśnie z wynikiem leczenia, czy się udało to leczenie, tak, czy pacjent został wyleczony. Tak. I to nie jest odtwarzanie decyzji ludzkich. Tak. I dzięki temu właśnie robiąc tego typu rzeczy, tak, a tym bardziej kiedy mówimy o nauce, o właśnie takich zastosowaniach w matematyce, gdzie rzeczywiście możemy, jeżeli algorytm wymyśli jakiś dowód, to dać człowiekowi do sprawdzenia. Tak? Jeżeli mówimy o nauce, tak jakby o materiałoznawstwie, tak? No to po prostu widzimy, co ten algorytm zaproponował, możemy zaplanować eksperyment, gdzie wytworzymy ten materiał i sprawdzimy, czy jego przewidywania się rzeczywiście zrealizują. Tak? Więc dbanie o to, że o tym też mówił Andrzej, tak? O to, żeby rzeczywiście tak jakby iść krok dalej, tak? Żeby to nie było tylko takie zastosowanie troszeczkę armchair, tak? Że robimy sobie takie na fotelu takie dywagacje, co zrobimy, tak? Ale iść dalej, tak? No rzeczywiście używać tych algorytmach i weryfikować to, co one dają, to, co one generują, to, co one przewidują, czy wręcz trenować je właśnie na tych przewidywaniach, już ostatecznych wynikach medycznych czy z życia. Także to jest właśnie ten krok, który pozwala nam tworzyć rzeczy, które no po prostu działają lepiej niż to, co kiedykolwiek człowiek mógłby zrobić, no bo on nie jest w stanie obejrzeć, nie wiem, 100 tysięcy zdjęć rentgenowskich, to właściwie i wyciągnąć pewnych wniosków z takiej dużej ilości danych. Ja jeszcze chciałem trochę zmienić temat i za bardzo się ze sobą zgadzamy, to mi się nie podoba. Teraz się na pewno nie będziemy zgadzać. Otóż OpenAI, które robi bardzo dużo niezwykle fascynujących rzeczy i to jest firma, której nie było parę lat temu, przynajmniej w publicznej świadomości, teraz jest, wszyscy o niej mówią. Natomiast ona też robi coś złego. To znaczy za tym, co się wydarzyło, za tą całą rewolucją, stoją też rzeczy, których lepiej, żeby nie było. Cały ten sukces się generatywnej inteligencji rozpoczął tą słynną pracą Attention is All You Need, napisanych przez grupę ludzi z Google'a, którzy byli na tyle frajerami, że to opublikowali za friko. I Google, który miał tą technologię, ją znał, bo ją stworzył de facto, pracował nad nią od wielu lat, ale robił to ostrożnie, bez pośpiechu, po czym wleciało OpenAI na pełne i wykorzystało to i wszystkich prześcignęli i ten sukces skomercjalizowali. Efekt jest oczywiście fantastyczny, bo doszło z jednej strony do niezwykłego postępu i do tego, że się ludzie tym zainteresowali, a tym poszły pieniądze, ale jest też drugi zły efekt, mianowicie skończyły się publiczne badania naukowe na ten temat. Przestało się publikować ważne prace. Ja na przykład teraz zadam pytanie, które mnie bardzo interesuje, jestem przekonany, że wiem, jaka jest odpowiedź. Czy w najnowszych modelach generatywnej inteligencji w architekturze będą już wyłącznie transformery, czy to są zmodyfikowane architektury, które już wykraczają poza transformery? I Aleksander mi nie udzieli odpowiedzi, bo nie może. I tak samo tej odpowiedzi mi nie udzieli Google. Ale bardzo by chciał. Ludzie z Google'a też się pytałem, też mi nie chcieli powiedzieć, aczkolwiek też nie do końca wiedzieli, już to jest ciekawa sytuacja. W każdym razie nie ma badań naukowych na ten temat. Wszyscy nabrali wody w usta, to są badania podstawowe. Jesteśmy na drodze do stworzenia czegoś, co zapowiadacie jako AGI i jednocześnie dzieje się to w kompletnym zaciszu jakiegoś jednego budynku. To są badania podstawowe i nauka, z której wszyscy czerpiemy niezwykle owoce, bazuje na tym, że się rzeczy publikuje. Gdyby Faraday opatentował sobie prąd elektryczny i pobierał opłatę za każdy megawatt prądu elektrycznego, oczywiście byłby bardzo bogaty i szczęśliwy, ale my jako ludzkość byśmy na tym stracili. Więc niestety efekt jest taki, że nazwa OpenAI jest już w zasadzie nazwą humorystyczną wyłącznie. To nie ma nic wspólnego z Open. Nie dość, ale to nie jest najgorsze, że OpenAI nie jest Open. Najgorsze jest to, że wszyscy inni przestali być Open. I wszystkie duże laboratoria badawcze, które dzieliły się swoją wiedzą i to prowadziło nas do
do postępu w rozumieniu czegokolwiek, to się skończyło, bo teraz się zleciało o pieniądze. I to jest coś, co dobrze byłoby jakoś mądrze w inny sposób zagospodarować, bo to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tacy wybitni przedstawiciele jak ty, którzy rok temu byli naukowcami, teraz są pracownikami firmy. I ty rzeczy, które publikowałbyś dotychczas po prostu jako naukowiec, teraz tego nie zrobisz, bo nie uniemożliwiać to NDA, które podpisałeś. Więc interesuje mnie też pytanie, jak w tym obszarze badań naukowych możemy tę sytuację zmienić. Świetnie. Więc najpierw odpowiem troszkę na temat tego, co Piotr powiedział, a potem z chęcią się zagłębię w ten temat, bo uważam, że jest bardzo ważny i jest trudny. Tak? To nie ma to jasnych odpowiedzi. Więc tak jak Piotr mówił, rzeczywiście przewagą AI jest to, że potrafi dużo więcej danych przeanalizować i rzeczywiście na przykład ludzie, jest dużo sytuacji i to nie jest tylko, wiem, że to się dzieje, nie mówię, że tak się powinno robić, ale że ludzie wklepują symptomy, jakie mają w ChatGPT i się pytają, jaka to jest, może być diagnoza. I się okazuje, że, jak mówię, to nie jest doktor, nie powinien się nad tym polegać na ślepo, ale że tak powiem, rzeczywistość jest taka, że często to jest lepsze niż doktor, jeśli chodzi o własną jasność, szczególnie jak jest jakiś rzadki przypadek, orientuje się, że to wygląda jak to. I to znam kilka osobiście takich przykładów, że tak to się stało. W pewnym sensie, jak mówię, to są bardzo poważne pytania etyczne i też tego, czy to jest odpowiedni sposób zastosowania AI, który uważam, że powinniśmy więcej o nich myśleć jako społeczeństwo, ale jest faktem, że dla wielu ludzi to było bardzo użyteczne. I to byli ludzie, którzy w szczególności może taki ludzki lekarz byłby lepszy, tylko że oni nigdy nie poszliby do ludzkiego lekarza, bo to za dużo zachodu, a to pewnie nic i tak dalej. Tak? Więc generalnie tutaj zdecydowanie jest, już widzimy te pewne benefity tego, żeby używać AI w tej kontekście. Ja wciąż nie czułbym się dobrze, gdyby ktoś powiedział, że będziemy używali w pełni tylko w sensie tego AI doktor. Ja wciąż widzę taką współpracę, gdzie specjalista potem patrzy i weryfikuje pewne rzeczy. Bardziej to chodzi o to, żeby pokazać, w sensie, że doktor patrzy, rzeczywiście nie pomyślałem o tej możliwości. Teraz jak już sobie pomyślałem, to rzeczywiście widzę, że to ma sens. Tak? Albo może to nie ma sensu, bo jeszcze czegoś innego brakuje. Więc jak mówię, to jest bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź AI. Sądzę, że jeszcze mamy dużo tam pracy, żeby to rzeczywiście doszło do tego, gdzie powinno być, ale to jest bardzo pozytywne. Chcę też powiedzieć tak przy okazji, że ważne to jest dla mnie też z punktu mojego punktu widzenia, jest z tego punktu widzenia, że my tutaj mówimy o AI w Polsce, mówimy o AI w Stanach Zjednoczonych, ale co w AI w Afryce, tak? Że właśnie te zastosowania, w sensie, to miałem takie konwersacje z kimś z Afryki, który właśnie ja tam mówi o tym, że te algorytmy AI nie są całkowicie niezawodne, że mają jakieś takie biasy i tak dalej. I mówi, dobrze, ale wiesz, moje realia są takie w moim kraju, że doktora w ogóle nie ma, tak? Ludzkiego doktora w ogóle nie ma, to więc ja już wezmę takiego doktora zamiast po prostu żadnego doktora, tak? I to jest bardzo ciekawe, bardzo skomplikowane tak naprawdę pytania, też one właśnie, tam jest kwestia kolonializmu cyfrowego, się o tym mówi i tak dalej, co jest tak właściwą odpowiedzią, ale mówię tylko, że jest zdecydowanie jakiś nowy wymiar tutaj, w którym można, AI może być użyte, żeby coś dobrego robić. Więc to tyle na temat tego. Teraz wracając do tego, co Andrzej mówił, więc tak, prawdą jest, że w pewnym sensie Google, większość podstaw dzisiejszego AI Google zrobił i opublikował, tak? I to było fajne, dziękuję Google, wszystko było dobrze. Dla was było bardzo fajne, rzeczywiście. Tak, chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy, tak, że OpenAI rzeczywiście był, to może utopijny projekt, ale to był na początku całkowicie non-profit, tak? Oni publikowali dużo. Firma Rolex też jest firmą non-profit, nie wiem, czy wiesz. Proszę? Firma Rolex jest firmą non-profit. Tak, ale spokojnie, daj mi skończyć. I w pewnym momencie właśnie Attention is All You Need wyszedł w 2017 roku, tak? Google, opublikował i dużo innych prac opublikował i w tym czasie to już OpenAI już działało i wtedy właśnie w OpenAI zorientowali się, ten transformer to jest świetna rzecz, bo to się da skalować dużo lepiej. I to nie jest tak, że oni poszli do bunkra pod ziemię i zaczęli to robić. Nie, oni też powiedzieli, musimy to skalować. Ludzie, słuchajcie, przyszłość AI to jest skalowanie tego. A ludzie powiedzieli, nie. Tak? Bo chodziło o to, że potrzeba pieniędzy na to. Tak? I na początku starali się po prostu dostać fundusze, żeby prowadzić podstawowe badania po prostu w całkowicie otwarty sposób i tak dalej. No niestety okazało się, że nikt nie jest zainteresowany, żeby w to wejść. Google nie był zainteresowany, żeby w to wejść.
I wtedy właśnie sam Altman zakasał rękawy, no i zrobił to, co on potrafi robić najlepiej, czyli zaczął po prostu znajdywać inwestorów, żeby rzeczywiście dostać tą skalę, którą trzeba było, jeśli chodzi o fundusze. I no niestety warunkiem rzeczywiście było to, że no okej, to teraz jaka to jest inwestycja, jeśli my te miliardy dolarów wrzucimy w te badania, a potem ktoś sobie to weźmie i zrobi. No i to jest w pewnym sensie tragedia naszego społeczeństwa, tak? Że nie mamy dobrego mechanizmu, żeby to zrobić w taki sposób, żeby ta wiedza była dostępna, ale żeby właśnie te economic opportunity, żeby było ten return on investment, tak? Więc chciałem też powiedzieć, że no Google przez wiele lat, oni mieli całą technologię, mieli najlepszych specjalistów i też oni nie wierzyli w to, że to jest warte. Dopiero OpenAI musiało pokazać, nie? Że rzeczywiście to jest droga do przyszłości, teraz rzeczywiście inwestują, teraz też są bardzo, bardzo mało mówią na temat tego, co tak naprawdę robią w tej kwestii. Więc no, ja nie jestem zadowolony z tego stanu rzeczy. Uwierz mi, w OpenAI jest myślenie o tym, czy da się to jakoś zmienić, no ale są pewne realia na razie, którymi się musimy, że tak powiem, stosować. Nie chcę przerywać. Ale ja się jedno muszę sprostować. Tak, Andrzej ma teraz coś, co musisz... Dobra. Dawaj. Nie, bo to jest prawda, że wielkim waszą zasługą jest uwierzenie w technologii, w którą nikt nie wierzył, to was publicznie wyśmiewali z Janem Lekunem na czele, który do dzisiaj wyśmiewa wszystko, co robią inteligencje generatywne. I im więcej mu się pokazuje przykładów, że się myli, a myli się regularnie coraz częściej w swoich trafnych przewidywaniach, to jeszcze bardziej się zacietrzewa, jeszcze bardziej to krytykuje. Ale to jest inna kwestia. Więc rzeczywiście nie słuchaliście głosów sprzeciwu i zrobiliście swoje, za to wam wielka chwała. Natomiast nie jest prawdą, że nie mamy mechanizmu, żeby się tą wiedzą dzielić. No jest mnóstwo takich mechanizmów, no chociażby mechanizm patentów. No możecie sobie opatentować, co wymyśliliście na parę lat i nachapać się, ile wlezie, a za parę lat stanie się to wiedzą powszechną. Natomiast zamiast tego wy decydujecie się po prostu tych danych w ogóle nie ujawniać. To jest zupełnie tajemnica. Więc to nie jest prawda, że nie ma mechanizmów, tylko to jest myślenie wyłącznie o zyskach bez głębszej refleksji na temat tego, jak ważna ta technologia jest dla całej ludzkości. Więc chciałem powiedzieć, że my bardzo dużo myślimy i to samym rozmawiamy o tym często, że to jest ważne dla przyszłości. Ja wiem, że to spowoduje tylko takie, wiesz, skrzywienie twarzy, ale my jesteśmy po prostu firmą z misją, tak? Którą jest rzeczywiście, żeby udostępnić tą technologię ludzkości, dla dobra ludzkości. No tak jak Rolex też, on też ma. Rolex też jest bardzo dobra firma, ja nie wiem czemu tutaj są jakieś tutaj problemy z tym. Jeśli chodzi o patenty, to pewnie wiesz, że po pierwsze, w Ameryce możesz algorytmy patentować, ale to jest niesamowicie bardzo łatwe do obejścia. Tak? To tak można mówić, że możesz patentować, to jest, w tym momencie mówisz wszystkim, w sensie, OpenAI ma taką sytuację, że wiele z naszych sekretów to jest jedno zdanie, które kosztowało setki milionów dolarów, żeby do tego jednego zdania dojść, tak? I jak wtedy masz patent, jak udowodniasz? W sensie, dobrze wiesz, że całe to patent infringement, wiesz, litigation, to jest niesamowicie messy. To jest głównie prawnicy z tego tylko mają ogromne profity, że to jest, wszystko jest bardzo niejasne, bardzo uznaniowe i naprawdę nie zgodzę się, że patenty w informatyce to jest coś, co rzeczywiście działa, tak? Z chęcią posłucham, jeśli masz jakieś inny sposób myślenia o tym, jak mówię, co jeśli by państwo zainwestowało te pieniądze, tak? To są duże pieniądze, ale nie są jakieś niesamowite pieniądze. To też w pewnych momentach było, że tak powiem, eksplorowane, tak? Więc ja tylko mówię, ja zgadzam się z tobą, że sytuacja nie jest idealna. Z tym hapaniem, to już powiedzmy, to jest kwestia, że tak powiem, perspektywy albo widzenia intencji, ale tak, to jest nieoptymalne. Chciałbym wiedzieć, jaki jest lepszy model. To może... Bo ja chciałam tylko powiedzieć, że generalnie założenie było takie, że przez 45 minut rozmawiamy, 45 minut jest dla państwa, żebyście również mogli współtworzyć z nami to spotkanie, więc tak. Myślę, że jesteśmy na takim granicznym... Jak masz trzech profesorów rozmawiających, oni na pewno szybko... Znaczy ja tylko chciałem powiedzieć, że ten model inwestycji publicznych jest moim zdaniem całkiem fajny i powalczmy też w Polsce, żeby rzeczywiście wzmocnić te inwestycje w sztuczną inteligencję na poziomie po prostu krajowym. Dobrze, to mam nadzieję, że to, że trochę urywamy i że tych pytań jest jeszcze trochę na przyszłość, to jest tylko przyczynek do dalszych rozmów na ten temat i
Oddajemy, że tak powiem, forum w Państwa ręce. Jeżeli mogę prosić o podanie mikrofonu, tam może Pani. Dziękuję. Aleksandra Pędraszewska, AI Safety w 11 Labs, ale moje pytanie będzie dotyczyło niegeneratywnej sztucznej inteligencji. Chciałam zapytać, w jaki sposób widzą panowie możliwości trenowania przyszłych ekspertów, jeżeli uważamy, że AI będzie współpracowało z naukowcami i wspierało przyszłych magistrów, doktorów, profesorów. W jaki sposób powinna wyglądać budowanie tej ekspertyzy? Czy branie udziału w olimpiadach, na które tak prosto będzie można znaleźć rozwiązanie przez ChatGPT, będzie wciąż wystarczająco interesujące? Jak ten proces powinien według Państwa wyglądać? No więc to jest świetne pytanie przede wszystkim, bo rzeczywiście to jest coś, czego niesamowicie brakuje teraz, tak? Że właśnie są AI experts, ale żeby zostać AI experts, to teraz tak naprawdę nie ma jasnej drogi. Tak, można robić doktorat z AI, można sobie też samemu podłubać i budować intuicję, ale rzeczywiście nie ma takiego no, dobrego systemu, tak? Więc to jest świetne pytanie. Wydaje mi się, że tutaj wracamy do, no, że powiem, inwestycji publicznych, tak? W sensie zawsze akademia, tak, była, no, tak, akademia prowadzi badania, ale także kształci, tak, więc wydaje mi się tak, że gdzieś czytałem, że chyba jest już no, olimpiada AI w Polsce jakaś się zaczyna, ale to też jest wciąż taki mały, tylko mały strumyczek, więc no, to powinno być coś, no, w sensie jak no, studenci robią staże na przykład, tak, w jakichś laboratoriach czy coś, no to powinny te laboratoria być, które zaczynają już używać AI i tam się po prostu ludzie budują swoje intuicje, pracując tam. Ale generalnie fajnie byłoby, żeby jakiś był system, no ale ponieważ ja nie jestem w Polsce teraz, to może tu pozostałem dwóm ekspertom, to zostawię, jak to wymyśleć. No wydaje mi się, że musimy rzeczywiście walczyć o to, żeby no, ten system akademicki w Polsce lepiej się dopasował do tego, co się prawdopodobnie wydarzy w przyszłości. Tak? To znaczy rzeczywiście tak jakby, żeby, no nie wiem, chociażby na kierunkach, w niektórych miejscach powstają już rzeczywiście takie studia ze sztucznej inteligencji na pierwszym etapie, jak w Krakowie, tak? No to musimy rzeczywiście walczyć o to, żeby tego było coraz więcej, tak? No żeby uczelnie rzeczywiście myślały także o tym, no, że ten stan zastany nauki to nie jest taki dany na zawsze, tak? Że rzeczywiście tak jakby musi się pojawić więcej badań w no, ogólnie pojętych tak jakby technologiach, więcej badań właśnie takich interdyscyplinarnych związanych ze sztuczną inteligencją, więcej kształcenia właśnie też w tych dziedzinach. Tak? I ja mam nadzieję, cały czas liczę, że to myślenie się zmieni i rzeczywiście tak jakby no zobaczymy to, co troszeczkę się dzieje w Stanach, tak? No bo w Stanach chociażby na MIT no prawie 50% studentów no kończy studia związane z computing, tak? Kiedy no bardzo trudno w Polsce wskazać tego typu uczelnie, no statystyki mówią, że no na przykład w takim Wrocławiu czy nie wiem, Poznaniu, na w ogóle sam STEM jest przyjmowane 20% studentów na tych uczelniach, które są we Wrocławiu, tak? Więc to jest jakiś ułamek, tak? A my mówimy o tym, że rzeczywiście to jest technologia, która no, ma ogromny wpływ, tak? Więc no, powinniśmy to rzeczywiście walczyć o to, czy próbować wymusić na systemie akademickim, no żeby jednak odwrócić tak jakby te stosunki. Ja tylko chcę powiedzieć, że tak jeśli chodzi o MIT, rzeczywiście jest to prawda. To, co robimy teraz, to w sensie jednym problemem tam jest to, że ludzie rzeczywiście studiują computing, ponieważ nie dlatego, że są tak po prostu, to jest ich pasja, tylko z powodu no, job security, tak, z powodu tego, żeby mieć dobry zawód i tak dalej. I to nie jest dobre dla nikogo, to nie jest dobre dla Wydziału Informatyki, to nie jest dobre dla tych studentów, więc to, co robimy teraz, to jest, mamy teraz ten College of Computing, tak, czyli to jest taką większą strukturę, która stara się, której zadaniem jest właśnie rozprowadzenie tego AI w szczególności, ale też computing no, szerzej właśnie po całym uniwersytecie. Także żebyś nie było tak, że żeby liznąć tego AI, to musisz studiować informatykę. Nie. Właśnie pasjonuje cię biologia, ale chcesz się upewnić, że także no, masz jakiś kontakt z AI, no to właśnie mamy takie no, pilotowe programy, tak, takie wykłady, w których właśnie jest po prostu większość jest biologii, ale są moduły na temat AI, żeby wiedzieć było, w jaki sposób to jedno z drugim chodzi. Tak? I to jest przyszłość. Tak? Ja nie chcę, żeby wszyscy pracowali na AI, ale wszyscy z nas muszą być oswojeni z AI. W kontekście domen, w
które, no, które są naszą pasją. Tak? I to jest model, jaki powinniśmy być. Czyli nie ogromne wydziały informatyki, chociaż w Polsce uważam, że większe powinny być wydziały informatyki, ale właśnie, że te właśnie takie no, rozprowadzenie tej wiedzy w całym uniwersytecie albo politechnice. Znaczy jest, ja mam w ogóle awersję do tego określenia ekspert i do jakby chłubienia tego nadmiernego. Ekspert to jest taki, co nie musi myśleć, bo on wie. Nie? Tak w skrócie. A w ogóle nauka to jest cytat z Feynmana, że to jest wiara w ignorancję ekspertów. Wszyscy się możemy mylić i to jest bardzo prawdopodobne, że gadamy głupoty. I to jest normalna sytuacja znana w nauce i to trzeba wziąć jako punkt wejścia do jakiejkolwiek dyskusji. Natomiast interesującą rzeczą tutaj jest to, że przestało być jasne, kto w ogóle jest ekspertem. No tutaj wygaduje teraz fizyk jakieś głupoty, ale kto to jest ekspertem? Czy to trzeba programować w Pythonie, żeby być ekspertem od AI? No na przykład jest ciekawe, że Michał Kosiński, taki jest Polak na Stanfordzie, teraz ciekawe dyskusje sobie prowadzi na różnych pomysłach, on pisze pracę o kognitywnych aspektach modeli językowych. On bada sobie psychologiczne aspekty tych modeli. I one przechodzą różne testy, różne benchmarki, które przechodzą na przykład ludzie o jakimś tam poziomie dojrzałości, a na przykład zwierzęta nie. To jest to słynne theory of mind. I to jest też niezwykle interesujące, że nie było takiej historii dotąd, że programista napisał program, ale nie wie, jak ten program działa, więc powie mu to psycholog, który ten program zbada. No taka jest sytuacja. Bo powód jest taki, że to, co programiści w Pythonie wiedzą i to, co Aleksander wie, ale nie powie, to jaka jest architektura sieci, jaki jest algorytm treningowy i to się odpala na dużych mocach obliczeniowych i to generuje sieć, która zaczyna robić jakieś zadanie i ani Aleksander, ani nikt w OpenAI nie wie, jak te modele językowe do końca działają, co powoduje, że odpowiedź jest taka, nie inna, jaka jest algorytmiczna struktura wytrenowanej sieci, tego nie wiemy. Jest wąska działka naukowa, o której nie mówiliśmy, a może powinniśmy, to się nazywa explainable AI, to jest taka branża, której celem jest tworzenie bardzo prostych sieci neuronowych, które są na tyle proste, że możemy zrozumieć ich strukturę i działanie i czegoś się od nich nauczyć. O ile wiem, to jeśli o to chodzi, to też trochę krytykując działania tych dużych firm, w momencie, kiedy była ta słynna afera z Samem Altmanem, ten dział Explainable AI, który starał się w Microsoftie, w Mecie badać te aspekty, został zamknięty w ogóle. Korzystali z zamieszania. Do niedawna, niedawno była afera znowu też w OpenAI, że ten dział Explainable AI ludzie wyszli trzaskając drzwiami, bo nie podobało im się, jak OpenAI ich traktuje i nie podobało się, w jaki sposób jest alokacja środków. Jest bardzo dużo środków na to, żeby tworzyć jeszcze większe, jeszcze lepsze modele, a bardzo mało środków na badania językowe pozwalające zrozumieć, jak działa wytrenowana sieć. Też, jeżeli miał postulować, wyobrazić sobie jakieś zmiany na lepsze w nauce, bo o niej nie rozmawiamy, to byłby kolejne pytanie, czy nie powinniśmy więcej pieniędzy zainwestować w lepsze rozumienie mechanizmów działania wytrenowanych sieci, bo my bardzo mało o nich wiemy. My tylko inicjujemy algorytm treningowy i to tyle. To trochę tak jakby powiedzieć, że jak ewolucja biologiczna, my ją świetnie rozumiemy, bo jest bardzo prosta, tam są jakieś proste mechanizmy dziedziczenia cech, kodowania informacji w ciągu aminokwasów i to zostaje wszystko, co trzeba wiedzieć. Jak to się zainicjuje na 100 milionów lat, to się z tego zrobi żaba. No, my wiemy, jak działa ewolucja, nie wiemy, jak działa żaba. Tylko, że biologowie inwestują całe życiorysy, żeby zrozumieć, jak działa żaba, albo komórka żaby, albo oko żaby, a w OpenAI się tylko inwestuje w robienie jeszcze większych żab. My też staramy się zrozumieć tą żabę, chciałem tylko powiedzieć. Jest to trudne, nie niemożliwe, ale jest to trudne. Dobra, to ja będę kolejna. Kasia Klimek, inkubator UW. Ściągnę was trochę do Polski, bo cały czas siedzimy za wielką wodą i przy OpenAI, a mamy tutaj wielu przedstawicieli, którzy działają nad polskim LLM-em, nad Bielikiem na Discordzie, na Spichlerzu. Jest nas tutaj sporo dzisiaj, jak widzę. Co wy myślicie o tym właśnie takim rozwijaniu narodowych języków? Jak widzicie w ogóle wsparcie tego, żeby nasz, nie wiem, Bielik, czy tutaj jakikolwiek inny LLM zaistniał i żeby nie trzeba było takiego drugiego Sama Altmana, który będzie biegał po inwestorach i później zamykał fajny projekt, który jest tworzony po to, aby służyć właśnie między innymi też naukowcom, tak? I żeby był otwarty zawsze, a nie zamknął się za jakieś 2-3 lata. Znaczy generalnie ja uważam, że jest to dobra inicjatywa. Ważne jest, żeby mieć jasność do tego, jaki jest cel.
tak? Bo w zależności od tego, jaki jest cel, no to będzie kwestia środków i w pewnym sensie no, skupienia się na konkretnej inicjatywie, tak? Więc na pewno jest to pozytywne w najprostszym chociażby wymiarze, z tym, że budujemy w Polsce ekspertyzę, w sensie właśnie znajomość tego, jak te technologie działają. To jest bardzo cenna wiedza, której generalnie ciężko wyczytać. To jest coś, w ogóle AI jest to coś, czego się głównie uczy. Można wczytać książkę o AI. Nie ma tak wiele książek o AI, przynajmniej nie ma tak wiele dobrych książek o AI, ale to jest coś, co trzeba samemu wytrenować, pobawić się, zobaczyć, jak coś tam nie działa i dopiero wtedy to się układa w głowie. Więc no jakby taki minimum cel to będzie właśnie to, żeby budować kompetencje w Polsce w tej technologii, bo ona się przyda, nawet jeśli nie będziemy mieli jakiegoś po prostu polskiego GPT-4, no to będziemy wciąż widzieli, jak modyfikować tę technologię, jak budować tę technologię i tak dalej. To jest ważne. Oczywiście jest teraz następne pytanie, tak? Znaczy są open source models, tak? Które tam Meta i Mistral na przykład budują. One są wciąż troszeczkę, trochę gorsze niż te najlepsze modele przez OpenAI, Anthropic czy Google'a robione, no ale rzeczywiście jest zaleta open source, że całe scientific community może w tym momencie się uczyć, współpracować i to jest kolejna jakby wartość tego, tak, żeby mieć taki open source polski model, który generalnie naukowcy mogą budować, mogą coś budować na podstawie tego i tak dalej. To jest jakby drugi powód. To pewnie będzie wymagało większych nakładów finansowych niż tylko zbudowanie czegoś, no bo jednak nawet Meta w tym momencie inwestuje ogromne pieniądze nawet w to. I też oczywiście jest trzecia opcja i to jak byłem poprzednio z wizytą w Polsce, to o tym chciałem właśnie rozmawiać, zacząć konwersację. Nie sądzę, żeby ona daleko poszła, no ale może to się zmieni. No, rzeczywiście może powinniśmy mieć polski właśnie taki frontier, czyli taki bardzo, bardzo dobry model językowy. To jest dobre pytanie. To jest pytanie na poziomie Polski, na poziomie premiera Tuska, tak? Bo to będzie wymagało ogromnych inwestycji, tak? Tu mówimy o miliardach dolarów w tym momencie. Jest NCBR, no ale sądzę, że to musiałoby być coś, co wychodzi z najwyższego rynku, bo to jest po prostu strategiczna inwestycja państwa. I na przykład prezydent Macron Francji, on powiedział, że z jego punktu widzenia fakt, że francuskie społeczeństwo używa technologii, jakby dostaje informacje i używa technologii, która została, generalnie jest kontrolowana, jest budowana w Kalifornii, to jest sprzeczne z francuską racją stanu. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? To jest kwestia konwersacji, ale jest to zdecydowanie pozycja, jaką można mieć. No i teraz właśnie będzie pytanie, jaka jest polska perspektywa na to? I to bym przy okazji chciałbym naprawdę, żeby w polskich gazetach, zaczynam już więcej mówić o AI, dziękuję wszystkim dziennikarzom za to, że rzeczywiście zmieniają to, że rzeczywiście teraz widzę, jeśli pół roku temu, rok temu ciężko było coś zobaczyć o AI, teraz zaczyna się rzeczywiście konwersacja. Chciałbym, żeby politycy zaczęli tę konwersację, tak? Jaka jest wizja premiera Tuska, jeśli chodzi o AI? Jaka jest wizja PiSu na ten temat, tak? Czemu to nie jest temat, o którym rozmawiamy? Więc ja bardzo bym chciał taką konwersację mieć. Dzięki. Ja chciałem nawiązać właśnie do tego, o czym wspomniałeś. Ian Bremmer jest taki intelektualista w Stanach. On musi mówić właśnie o tym, co mówiłeś, sovereign AI, czyli teraz niezależność państwa będzie determinowana nie armią, tylko siłą technologii. Co myślę, że jestem skłonny się z tym zgodzić. Niedawno w wywiadzie Mustafa Salejman wspomniał, że każde państwo powinno mieć jakiegoś ministra do spraw AI i on jest zdziwiony, że czy jakąś taką funkcję. I on jest zdziwiony, że jeszcze tego nie ma. Więc czy jeżeli pan Donald Tusk by tobie na przykład zaproponował taką funkcję, to czy byłbyś skłonny przyjąć? No to najpierw chciałbym mieć rozmowę z premierem Tuskiem na ten temat i to zależy od czego, ale tak, znaczy to jest absolutnie prawda i to jest coś, co jest niesamowite dla mnie, chociaż absolutnie to rozumiem, tak, że generalnie my jako ludzie i społeczeństwo
naprawdę nie jesteśmy dobrzy w przewidywaniu konsekwencji rozwoju technologii. Tak? To się mówi, że my nie rozumiemy, jak eksponencjalne technologie rosną. Po prostu rozumiemy taki liniowy postęp, ale nie wykładniczy. I z tego punktu widzenia właśnie jest dla mnie absolutnie jasne, że AI to jest strategiczna technologia dla każdego państwa. W inny sposób, ale każde państwo musi mieć silny sektor AI, jeśli chce być nowoczesnym państwem, które się liczy gospodarczo, liczy się kulturowo, liczy się militarnie. Tak? I teraz, i to jest absolutnie prawda, jestem z chęcią się spotkać z kimkolwiek i powiedzieć to. Teraz, czy to oznacza, że powinien być minister AI? Może to już jest kwestia implementacji, ale to powinna być absolutnie, tak jak mówimy o obronności, to o AI, to powinien być tego, na tym poziomie temat, który rząd musi mieć strategię, musi być liczony z strategii, musi być pytany o tą strategię, tak? I tego nie ma. Jest chyba tylko jedno państwo, które ma ministra AI, to jest UAE, Emiraty oni naprawdę rozumieją, że AI to jest przyszłość. Tak, oni rozumieją, że ropa się skończy, a musi mieć coś strategicznego i to jest AI. No chciałbym, żeby to nie było jedno z niewielu państw, też USA i Chiny, to są inne przykłady państw, które rzeczywiście inwestują, które mają to zrozumienie. Jak mówię, Francja zaczyna też tu inwestować, wciąż wydaje mi się, że zbyt nieśmiało. No i Wielka Brytania też inwestuje troszeczkę, ale też nieśmiało. Reszta Europy, no nie jestem pod wrażeniem, powiem szczerze. I to się powinno zmienić. Dzień dobry. Chciałem zapytać Państwa na temat opinii Waszej na temat wizji, którą przedstawił Leopold Aschenbrenner niedawno na temat tego, co się będzie działo w tej dekadzie. I kto może nie wie, to tylko dopowiem, że on przewiduje, że przez kolejne 4 lata, może trochę więcej, będzie taki przeskok między GPT-4 a kolejnymi modelami, jak między GPT-2 a 4. I że to może umożliwić właśnie temat, o którym dzisiaj mówimy, czyli automatyzację researchu, szczególnie AI, co doprowadzi do eksplozji inteligencji i co również będzie miało takie skutki poważne na temat właśnie wojskowości, o czym tutaj mówiliśmy. I chciałem zapytać Państwa o opinię na ten temat. To znaczy my zgadzamy się z tym, że to tak jak po to jest to spotkanie, żeby właśnie o tym mówić, tak? Że spodziewamy się ogromnego przeskoku w tym, jak będą tworzone też inne technologie, bądź jak będą funkcjonowały inne technologie. Tak? To znaczy rzeczywiście sztuczna inteligencja to nie jest jedna z wielu technologii, tam nie wiem, 60, 100 czy ilu tam mamy na swoich listach, to jest, bo ona rozwój w tej technologii spowoduje, będzie miał implikacje dla tego, jak będą wyglądały inne technologie. Tak? To znaczy mówimy o obronności, ale mówimy o całym spektrum i nauki, i technologii. Tak? To znaczy jak zainwestujemy w sztuczną inteligencję, to jest szansa, że także te inne technologie, w których pewnie w Polsce troszeczkę jesteśmy zapóźnieni, przyspieszą. Tak? Jeżeli nie zrobimy tej inwestycji, to troszeczkę przegrywamy, nawet nie startujemy do tego wyścigu. Tak, ja znam Leopolda dość dobrze i są pewne rzeczy, z którymi się nie zgadzam w tym, co on mówi, ale zdecydowanie pewne te główne, przewidywania, przynajmniej jakościowo, jeśli nie ilościowo, to się zgadzam. Tak? Znaczy w pewnym sensie to jest właśnie to, co Piotr powiedział, tak? Że AI to nie jest tylko jakaś taka jedna technologia, to jest technologia, która przyspiesza wszystkie inne technologie. Tak? Przyspiesza naukę. I jeśli pomyślimy sobie o rozwoju ludzkości, to nauka była zawsze największym takim czynnikiem, który czynił się rozwoju, w sensie bogactwo i tak dalej. Wszystko to zawsze było rezultatem postępu technologicznego. Więc w tym momencie, jak wyobrazimy sobie, że to AI to jest ta autostrada do szybszego postępu naukowego, to chyba byłoby głupie, to głupie by było, żeby na tą autostradę nie starać się wjechać. Tak? A to jest, co się teraz dzieje. Tak? My generalnie ignorujemy tą autostradę. Mówimy, taki hype i oczywiście jest dużo hype'u tam, jest bardzo dużo hype'u, ale mogę wam powiedzieć, że rzeczy działają. Ja mówię, nawet gdyby, może Andrzej byłby szczęśliwy, gdyby OpenAI się zamknęło w tym momencie. Zszokowany. To wciąż rewolucja już się zaczęła. Także już nawet technologię, którą mamy teraz, nawet tą w open source, zajmie nam troszkę więcej, żeby ją tak przetrawić, żeby rzeczywiście ją przetransformować, ale to już jest inny świat. Tak? My żyjemy w innym świecie. Państwo sobie pewnie nie wyobrażacie,
ile rzeczy w waszym życiu jest już w tym momencie no, dotknięte i tak naprawdę moderowane przez AI. Tak? Nawet Google Maps to jest już teraz AI, Google Search to jest AI. AI jest wszędzie, nawet w małych sensorach, w waszych samochodach, wszędzie. Tak? I to jest przyszłość. To jest coś, co powiem szczerze, no więc moja taka osobista historia jest, że ja znałem w ogóle OpenAI od 2016 czy coś takiego, tak? Ja ich znałem. To była bardzo interesująca firma przed tym, jak oni weszli na tę trajektorię GPT. I to, co było ważne, to że... zaraz straciłem troszkę wątek. Okej, zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale... w każdym razie, może tylko tyle powiem, tak, że generalnie, że jest ten... Okej, już wiem, co chciałem powiedzieć, tak, więc właśnie no więc ja znałem ich od wielu lat, zawsze jak byłem w San Francisco, to no wiedziałem, co tam u nich się dzieje i ja wciąż byłem takim po prostu idealistą, powiedziałem, że no to świetnie, ja już widzę, że ta technologia gdzieś idzie. To teraz spędzę mój czas i jakby no pozycję bycia profesorem na MIT, jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie, żeby powiedzieć tutaj w Stanach w szczególności i także w Polsce, także z polskimi politykami, że słuchajcie, rewolucja się dzieje, musicie zacząć w to inwestować, musicie zacząć patrzeć. Niestety zainteresowanie było umiarkowane i dopiero jak się ChatGPT pojawił, nagle wszyscy się obudzili, że to AI to rzeczywiście jest coś. I to tak naprawdę no, było smutne dla mnie, wtedy zorientowałem się, że okej, może lepiej dołączyć do OpenAI i starać się, no, że powiem, jak to się mówi po angielsku, make the story go well z punktu widzenia OpenAI niż z zewnątrz, ale no tak bardzo bym chciał, żeby rzeczywiście się rządy obudziły, żeby się społeczeństwo obudziły, że to jest technologia, która zmieni wszystko i musimy naprawdę bardzo głęboko myśleć i działać, żeby upewnić się, że kierunek, w którym ta technologia nas zmieni, będzie ten, który chcemy, a nie ten, który się zdarzy. Tak? I no, naprawdę wciąż tego powagi sytuacji ja nie czuję, żeby było. Okej, okay. Ja już mam mikrofon tutaj, także szachmat. Karol Górnowicz, jestem przedsiębiorcą edukacyjno-technologicznym. Obecnie doradzam w sekcji edukacji cyfrowej Komitetu Informatyki PAN. Jakbym mogła prosić odrobinkę głośniej. Okej, okay, halo, teraz jestem. Czyli przedsiębiorca edukacyjny, teraz doradzam w sekcji edukacji cyfrowej PAN-u. Pro bono, dodam oczywiście. Natomiast kwestia taka podstawowa, się zgadzam, że trzeba obudzić coś w polskiej szkole, bo tam się zaczyna ten pierwszy filtr talentu, który potem płynie, tak jak Ola pytała, te powiedzmy kadry eksperckie później. Ja chciałbym zapytać panów o jedną rzecz, którą byście zmienili w polskiej szkole, zaczynając od szkoły podstawowej. Co trzeba wprowadzić, nie wiem, w kurikulum, bo już nie skupmy się na rzeczach dotyczących treści, kontentu. Co trzeba zmienić w kurikulum, żeby wejść odpowiednio w tą erę AI? Ja bym powiedział dwie rzeczy. Jedną jest właśnie tak naprawdę matematyka, ale w sensie nie arytmetyka, ale matematyka i właśnie myślenie, w sensie no, nawet ta konwersacja, którą tu mieliśmy, tak, żeby mieć te podstawy, my takie tylko mówimy szybko o jakichś terminach, żeby mieć podstawy, o czym my tak naprawdę mówimy, żeby być w stanie skonceptualizować, czym ta technologia jest, więc to pewnie byłaby matematyka, może też inne dziedziny, ale druga ważniejsza to jest wprowadzenie AI w szkole, ale nie jako temat, ale jako technologia, którą się używa, tak? Ja rozmawiałem z Salkanem, który jest no, założycielem tej Khan Academy i on ma ten model Khanamigo, który jest właśnie, on jest nadbudówka na GPT-4, który jest tutorem i to jest niesamowite w pewnym sensie, tak? Znaczy, w sensie w ogóle rozmawiałem z Salem długo o tym i właśnie się pytałem go, no, jak on widzi w ogóle tę technologię i on widzi tę technologię, że to nie jest coś, co ma zastąpić nauczyciela, to jest coś, co ma wspomóc nauczyciela. Tak? To pomyśl sobie, że masz takiego po prostu asystenta nauczyciela, który wymyśli konspekt po prostu, co na danych zajęciach zrobić, zaproponuje jakieś ciekawe zadania, zindywidualizowane dla każdego studenta. Tak? I uważam, że właśnie no, w pewnym sensie no, Reid Hoffman, on zawsze mówi o tym, że AI to jest taki maszyna parowa dla naszego mózgu. I że jest wprowadzenie tego już w szkole, żeby dzieci nauczyły się, jak współpracować z AI, żeby rzeczywiście no, ulepszyć ich proces nauczania z AI, żeby stał się bardziej zindywidualizowany, żeby jak trzeba coś powtórzyć, to nie trzeba płacić za korepetycje, tylko można sobie z tym modelem powtórzyć. No,
to będzie rewolucja w kwestii wyrównywania szans, w kwestii, i pomaga i tym najlepszym, i tym, którzy są troszkę poniżej średniej. Tak? Każdemu pomaga w inny sposób. Tak? No i to jest niesamowite. I ja zacząłem moim córkom, generalnie wykupiłem tą subskrypcję, i one to używają i mi się to podoba. Chociaż wiadomo, jest takie troszeczkę dziwne, ale z czasem się to podoba. Więc chciałbym, żeby na przykład w Polsce taki model był po prostu oferowany dzieciom i właśnie nauczony, jak to używać. Uważam, że to byłaby rewolucja. No i pewnie dlatego warto zrobić ten duży polski model, mieć pieniądze na to, tak, żeby był konkurencyjny. Możliwe, można też. Jestem pewien, że OpenAI coś, jakiś kontrakt podpisze, ale nie, to jest dobre pytanie, tak, może tak, w jaki sposób to zrobić na, chciałem tylko powiedzieć, tak, żeby już tutaj, jako ten OpenAI shill, że generalnie no też my oferujemy nasz najlepszy model za darmo, dla każdego, tak? To nie jest zdecydowanie no, biznesowo decyzja optymalna, ale to jest coś, co jest częścią naszej misji, więc też sądzę, że byłaby szansa, żeby to było w miarę tanie. Okej, trzymam tutaj mikrofon dłuższego czasu, więc pozwolę sobie zadać pytanie przed kolegą, który ma drugi mikrofon. To ja tylko powiem, że tamto kolejne pytanie to już niestety będzie ostatnie pytanie. A, dobra. Ja z nauką, cześć Robert, z nauką mam wspólnego zawodowo tyle, że jakby wykorzystuję prace naukowe dla rozwoju biznesów, doradzam. Natomiast mam dużo przyjaciół ze środowiska akademickiego, nauczycieli, wykładowców i w jednej z grup, nie wiem czy to przypadek, postanowiłem zapytać, zrobię komuś dobry uczynek pytając w jego imieniu. Dzisiaj padło takie pytanie ze strony właśnie nauczyciela akademickiego, właściwie apel o pomoc. Błagam, pomóżcie, bo moi studenci piszą prace zaliczeniowe i ja wrzucam to w detektory i wykazują mi czasami, że tam jest 80 do 100% napisanej pracy przez AI i ja pytam, co oni zrobili. Oni mówią, że wrzucili tylko swoją pracę do redakcji, a potem i tak przeredagowali. To jest kontekst. I teraz pytanie do was, panowie, bo chyba większość z was jest też wykładowcami. Jakie jest wasze zdanie na temat tego, jak te kadry naukowe, bo dzisiaj jesteśmy o nauce, które się kształcą, które piszą prace zaliczeniowe, Jaki powinien być stosunek do tego, że jednak będą te prace pisane? To raz, a dwa, technicznie może do ciebie, Aleksandrze, pytanie. Czy OpenAI też pracuje nad rozwiązaniami dla właśnie środowisk akademickich, żeby można było mieć precyzyjne detektory sprawdzające ile? Więc jakie jest wasze podejście jako pracowników akademickich i czy być może już technologicznie ktoś wychodzi naprzeciw drogie OpenAI na przykład, żeby dać narzędzie do weryfikacji? Dziękuję. Znaczy wydaje mi się, że to, że tak jakby, no tak będzie, o tym mówimy cały czas, tak, znaczy to, no ja bym nie oczekiwał od, nie wiem, uczniów czy magistrantów, że oni będą pracować samodzielnie, jak my teraz mówimy, że my nie będziemy pracować samodzielnie, tak, i zachęcamy wszystkich do pracy, do współpracy ze sztuczną inteligencją i tak naprawdę nie pracy samodzielnej, tak, więc wydaje mi się, że ta ocena, no powinna być jednak tych prac na innym poziomie, a nie wrzucania do detektorów, które są omylne i tam sprawdzania, czy nie wiem, jakieś dziwne słowa częściej występują, czy mniej, tak, no bo do tego to się sprowadza, tak. Wydaje mi się, że musimy zmienić sposób myślenia, I rzeczywiście po prostu starać się bardziej merytorycznie oceniać te prace, tą pracę wspólną, tak, no razem z tą sztuczną inteligencją i troszeczkę po prostu zmienić swoje podejście, tak, bo od tego nie ma ucieczki. Tak, to więc właśnie dokładnie tak chciałem powiedzieć, że realnie nie sądzę, że kiedykolwiek będziemy mieli detektor, który ma jakąkolwiek, no nie wiem, 99% skuteczność. W pewnym sensie to tak, to jest taka gra w tego kota i myszy, tak, że czy tam jest skóra, czy jajko, tak, że w sensie, że jeśli jestem w stanie no, zrobić detektor, to jestem w stanie użyć tego detektora, żeby zrobić lepszy model, który uniknie tego detekcji, więc to zawsze będzie taka, no, nigdy tam nie będzie sukcesu, ale tak jak mówię, tak jak Piotr mówi, ja sądzę, że to w ogóle jest zła droga, żeby iść. Tak? To jest taka właśnie konfrontacja, która nigdy nie będzie satysfakcjonująca ani dla nauczycieli, ani dla uczniów. Pomysł jest inny właśnie, zrobić tego, okej, wchodzimy, tak jak teraz kalkulatorów jest używany w matematyce, było długo, dużo czasu było powiedzieć, że nie powinniśmy używać kalkulatorów, bo to jest problem i to definitywnie jest problem, ale wynaleźliśmy sposoby, w jaki sposób no, używać kalkulatorów w sposób pomocny. Tak samo będzie z AI. Musimy po prostu wymyśleć i ja wiem, że to jest, no, nauczyciele akademicy są przeciążeni i tutaj teraz mam wymyślać nowe sposoby, no jak oceniać studentów z AI, no to jest wyzwanie i nad tym myślimy w OpenAI, w jaki sposób może mieć jakieś takie, no,
że tak powiem, takie sposoby właśnie, jak ten nowy sposób sprawdzania wiedzy powinien wyglądać. Ja powiem tylko jedną taką anegdotę, że słyszałem taki pomysł, że na przykład, że jeśli chodzi o wypracowania, to nauczycielka nie zdaje tylko temat wypracowania i potem każdy pisze wypracowanie, tylko daje temat wypracowania i uważa, i tutaj jest to, co wygenerowało mi ChatGPT, dlatego waszym zadaniem jest wziąć ten szkic i go ulepszyć. I ja was ocenię, na ile lepiej będzie to, co wy napiszecie, niż to, co ja wam dałam z ChatGPT. Dość proste, to i zaczyna to po prostu w tym momencie pokazuje, że to jest, jak chciałem ktoś napisać wypracowanie, to zacznę z ChatGPT, a potem będę to ulepszał. Nauczę się, co jest ważne, co jest cechą dobrego wypracowania i to jest wciąż ma piękny edukacyjny efekt. I jak mówię, przyszłość będzie z AI, więc nie starajmy się udawać, że będzie inaczej. Tylko zwrócę uwagę, że to nie musi być zła rzecz, to o czym pan mówi. Dlatego, że mnie dochodzą na przykład słuchy, że są takie dyscypliny naukowe, w których dorobek naukowy mierzy się liczbą opublikowanych stron. Słyszałem, że tak w niektórych miejscach bywa. Więc mi się włos jeży na głowie, jak ktoś takiego słyszę. Mam nadzieję, że to jest tylko plotka. Natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby tego typu okoliczność mogła zaistnieć na przykład w doktoracie z matematyki, albo z fizyki, albo z informatyki. Gdzie nie liczy się forma, ona się liczy trochę, ale nie liczy się treść. Liczy się wartość naukowa tego, co ten człowiek dał od siebie, co stworzył. Jakaś oryginalna myśl. W tym momencie w żaden sposób ta sytuacja nie jest teraz zagrożona istniejącymi algorytmami w tym momencie. W związku z tym, jeżeli gdzieś w akademii ktoś się czuje zagrożony sytuacją, że modele językowe produkują treści nieodróżnialne od prac naukowych publikowanych przez studentów na tychże uczelniach, no to raczej tylko znaczy, że coś jest nie tak ze studentami, a nie z modelami. Jeżeli się rzeczywiście promuje, znaczy jeżeli można swój dorobek naukowy badać na produkowaniu kontentu, jak to mówią youtuberzy, nieodróżnialnego od tego, co generuje ChatGPT, no to czas zreformować tę gałąź nauki, a nie walczyć z używaniem tych narzędzi. I to też będzie weryfikacja, co jest wartościowe, co jako ludzie możemy dawać od siebie, a w czym już nasz wysiłek jest niepotrzebny, bo mamy do tego lepsze narzędzia. To poprosimy o ostatnie pytanie. Dobrze, słuchajcie. A więc ja jestem tylko... Nie. Dobra, to ja może... Dobrze, a więc ja mam pytanie w kontekście tego rozumienia AI. Czy jest może jakieś takie duże pytanie albo pytanie, które możemy zadać, żeby zbliżyć się do tego rozumienia? Na czym stoimy właściwie w tym progresie tego AI understanding czy explaining, tak? Czy jest to wiadome właściwie, czy to jest to open, czy to po prostu pan profesor mądry wie, ale nie powie, a może powie. Znaczy, pytanie, zrozumienie czegokolwiek to jest zawsze wielopoziomowe pytanie, tak? Znaczy, zależy zrozumienie w jakim celu, tak? Tak rzeczywiście na pewno są jakieś tajemnice, tak? Dlaczego deep learning tak naprawdę działa, ten głębokie uczenie działa tak dobrze. Tak naprawdę nikt tego nie wie, mamy pewne hipotezy, ale nikt naprawdę tego nie wie, dlaczego to działa. Wiemy, że działa. To jest taki trochę fakt fizyczny, tak, że jak tam się użyje tego learning rate i takiej architektury, to działa. Więc to są takie fundamentalne pytania, które naukowcy także w OpenAI nie do końca znają odpowiedź. Też są kwestie też takie, że właśnie w jaki sposób powinniśmy, w jaki sposób wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie pracował nad AI, jak używać AI, tak? W jaki sposób właśnie skonceptualizować, do czego będzie dobre to AI, do jakich pytań będzie to dobre, do jakich nie będzie dobre, gdzie szukać się jakichś właśnie nieścisłości i tak dalej. Tak? To jest rozumienie w sensie takim społecznym. Tak? Jak mówię, jest dużo otwartych problemów w AI. Nie sądzę, żeby to było teraz wartościowe, żebym je wylistował, ale prawda jest, że jest to dziedzina, która wciąż tak naprawdę jest
jest bardzo mało ludzi, którzy naprawdę pracują nad tą dziedziną i to jest, to się powinno zmienić, tak? Jak mówię, to nie tylko chodzi o to, żeby budować większe modele, lepsze modele, także żeby zrozumieć, jak użyć tych modeli w innych kontekstach i także w jaki sposób myśleć, co ta technologia, czego my tak naprawdę chcemy od tej technologii, tak? Co jest, tu jak Andrzej powiedział, tak, że może są jakieś zastosowania technologii, które powodują, że te rzeczy, które my jako ludzie robimy teraz, nie powinniśmy robić. Ale co jeśli my lubimy je robić, tak? Czy to znaczy, że powinniśmy wciąż używać AI wtedy, czy może jakieś mieliśmy inne rozwiązania, tak? Jest po prostu jest dużo, dużo nowych pytań, które AI takie, no, że tak powiem, no, po prostu, które no, rozwój AI powoduje, że się pojawiają, jak nasze społeczeństwo działa, jak działają patenty na przykład, tak? To jest właśnie jedna z rzeczy, tak? Na przykład mówię, patentowanie AI nie jest tak naprawdę możliwe w tym momencie, więc jak mówię, no chciałbym, to jest troszeczkę takie idealistyczne, chciałbym, żeby my jako społeczeństwo mieliśmy, że to każda część naszego społeczeństwa powinna być częścią tej konwersacji. Czym AI jest dla nas, czym powinno być i jak tam dojdziemy. Ale to jest, no to jest taka może bardzo taka no, szeroka odpowiedź. Temat na kolejne spotkanie. Tak. No dobrze, to już jest koniec. Nie ma już nic. Nie, no żartuję. Tak naprawdę to myślę, że mogę uchylić rąbkę tajemnicy. Gdzieś jesienią planujemy kolejne spotkanie. Trochę w innej tematyce, ale możecie się spodziewać, że będziemy coś ogłaszać. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za przybycie i miłego popołudnia.